Witamy Was obie z Agatą serdecznie w wirtualnej przestrzeni Łódzkiego Centrum Gestalt. Jest nam naprawdę niezmiernie miło, że możemy dzisiaj gościć Przemka i Joasię. Jakiś czas temu zwrócili się do nas z taką propozycją, że moglibyśmy razem zrealizować warsztat dotyczący współrodzicielstwa. Bardzo nas ten temat zainteresował, w związku z czym się dosyć szybko dogadaliśmy, że tak, oczywiście będziemy razem pracować. My z Agatą od właściwie już chyba 8 lat organizujemy przeróżne warsztaty, częściowo dla profesjonalistów, ale częściowo też po prostu warsztaty rozwoju osobistego. I ten warsztat, który jest przed nami z Przemkiem i z Joasią, jest właśnie takim warsztatem, który jest dla wszystkich. Dla wszystkich, którzy chcą po prostu rozwinąć swoje umiejętności, potencjał, doświadczenie w tym temacie. No tak. Tak, Przemka znamy gdzieś tam z przestrzeni jakichś warsztatów, gdzieś z przestrzeni wirtualnej. Ja się też, a chociaż mniej, ja przynajmniej. Natomiast tak naprawdę powiem szczerze, że tak zastanawiając się, co o Was powiedzieć, stwierdziłam, że trudno jest, mogę mi odczytać notatki, ale mam takie przekonanie przede wszystkim, że jesteście ludźmi z pasją, że jesteście ludźmi z pasją, którzy pasję rozwijają od lat w tym temacie pedagogiki, w temacie edukacji wolnościowej, demokratycznej. Łączycie to z gestaltem, z ucieleśnieniem i niesie Was pasja. To, co dla mnie jest też ważne dla nas, to to, że jesteście polskimi trenerami i przyszliście z polskim swoim pomysłem do nas. My jakoś bardzo chcemy wspierać poza zapraszaniem zagranicznych trenerów, jednak polskich pomysłowych ludzi. Więc myślę, że będzie czas, jak ustaliliśmy na to, żebyście coś powiedzieli o sobie sami. I tak jak pisałyśmy, prosimy osoby, które będą zainteresowane, jeśli pojawią się jakieś pytania na bieżąco, żebyście pisali pytania na czacie. Będziemy to próbować zbierać i porządkować. Jeśli będzie czas na taką swobodną i ochota, swobodną wymianę, to jak najbardziej też zrobimy na to miejsce. I tak jak też Monika wspomniała, ten webinar jest zaproszeniem do warsztatu. Do warsztatu, którego temacie jest pedagogika gestalt, współrodzicielstwo, wioska więzi, takie pojęcia, które dużo kryją, ale są też bardzo dla mnie tajemnicze. No teraz trochę już mniej, bo trochę porozmawialiśmy, ale jeszcze tydzień temu były bardzo tajemnicze. Więc myślę, że to jest główny cel tego spotkania, żeby przybliżyć, o czym będzie warsztat i czym Wy się zajmujecie, jaką misję niesiecie. Teraz pewnie oddamy głos Wam, żebyście mogli o tym wszystkim opowiedzieć. No, ja czekam z ciekawością. Zaczyna. Poszliśmy po starszeństwie. Witam serdecznie, jakby Przemek Różański. Trochę zestresowany, bo mało mam do czynienia z takimi online'owymi wydarzeniami, więc to też dla mnie jakieś jakby ciekawe jakby doświadczenie. A co niesiemy, no to ja od tak naprawdę od 30 lat pracuję w dużej mierze z młodzieżą, ostatnio też coraz bardziej z rodzinami młodzieży, a od kilkunastu lat jestem związany z nurtem edukacji wolnościowej i demokratycznej w Polsce. No i cały czas też rozwijam swój warsztat taki trenerski, jakby bardzo mocno osadzony w gestalcie. No i to, co jakby niesiemy, no to taki trochę nowy, a trochę stary pomysł na to, jak we współczesnym świecie radzić sobie ogólnie rzecz biorąc z rodzicielstwem, wychowaniem młodych ludzi. No więc tak, i to jest jakby ten warsztat i to, co my nazywamy pedagogiką gestalt, jest jakby takim zebraniem właśnie tych, można powiedzieć, tych trzech ścieżek, nie? Jakby jeżeli chodzi o mnie, czyli samego gestaltu, z którym jestem związany 30 lat,
edukacji demokratycznej, której jakby jestem od 15 lat, no i też tej pracy z młodzieżą, czy też z młodymi ludźmi, no co, bo jestem z pierwszego wykształcenia pedagogiem, więc po wielu latach małżeństwa z psychoterapią trochę wracam do tego, do swojego pierwszego jakby wykształcenia i pierwszego zawodu. No i bardzo się cieszę, że mogę to nazwać pedagogią gestalt. Za chwilę więcej też o tym powiem, ale to może tyle tytułem wstępu. Cześć, witajcie. Ja jestem Asia Cichoń. Znamy się z Przemkiem od około 3 lat. Poznaliśmy się przez internet, więc tak też ciekawe zaploty, że taki nieoswojony ten internet, a jednak dużo fajnych połączeń może zrodzić. Ja też jestem z wykształcenia pedagogzką, animatorką społeczno-kulturową. I w ogóle słowo gestalt usłyszałam po raz pierwszy na studiach i mam takie swoje przekonanie, że ta animacja społeczno-kulturowa no to jest taka bardzo gestaltowa. Właśnie ona bazuje na diagnozie potrzeb, dostrojeniu do społeczności w ogóle, jakby zaprasza do budowania społeczności wiosek. Więc takie jest też moje źródło. A od 4 lat zajmuję się i prowadzę, w ogóle nie jestem, zacznę od tego, że nie jestem mamą, nie mam swoich dzieci, ale od 4 lat współuczestniczę w kooperatywie rodzicielskiej, w której jestem ciotką, czyli takim właśnie współrodzicem, który wspiera dzieciaki, ale też taką osobą, która ma wolne ręce, może też być wsparciem dla mam, dla ojców biologicznych. I tak sobie w tym tańczę, dlatego że jestem też choreoterapeutką i trenerką języka ruchu i świadomej pracy ciałem. Więc jakby cała moja jakby baza pracy jakby wychodzi źródło właśnie z ucieleśnienia emocji, z ucieleśnienia więzi, relacji, czyli tej naszej pierwszej, pierwotnej, podstawowej jakby formy bycia w świecie. Ja pracuję też jeszcze w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznie z młodzieżą oraz, ja tu mówię w cudzysłowie, superwizuję tam kadrę, ale tak naprawdę jestem współrodzicem. Gdzie wszędzie, gdzie jakby wchodzę ze swoją jakby pracą z młodzieżą, to ostatecznie kończy się to na budowaniu relacji z innymi dorosłymi po to, żeby stwarzać przestrzeń do rozwoju dla dzieci i dla młodzieży. To tak tyle na początek. Dziękujemy Wam za przedstawienie się w takim razie. No to cóż, przyszedł czas na uchylenie rąbka tajemnicy może. Może zacznijmy od pedagogiki gestalt, nie? Jako takiego jakby tego najszerszego konstruktu. Bo dla mnie pedagogika gestalt jest jakby wprowadzeniem jakby założeń podejścia gestalt do pedagogiki, czyli jakby tak w skrócie jakby pewnego patrzenia holistycznego na człowieka, skupieniu się na jego aktualnej sytuacji tu i teraz, na byciu w kontakcie, to tak jeżeli chodzi o gestalt. I jakby to, co jest jakby moim zdaniem największą wartością jakby pedagogiki gestalt, to jest zwrócenie uwagi na to, że najważniejszym czynnikiem w procesie wychowania, w procesie wspierania jest rodzic, czyli na rodzicielstwie. To jest pewien dla mnie kopernikański przewrót w pedagogice, bo do tej pory zazwyczaj jakby uwaga czy akcent jest przeniesiony na dziecko i co robić, żeby dziecko wykonywało pewne rzeczy w skrócie. Natomiast jakby pedagogika gestalt mówi o tym, że podstawą jakby tej relacji jest dorosły w funkcji rodzicielskiej. To jest też bardzo istotne. Funkcja rodzicielska jest zrozumiana jako
bardzo specyficznie ludzka cecha pozwalająca nam jako gatunkowi długoterminowo opiekować się czy potomstwem, ale też tak też innymi przedstawicielami naszego gatunku. I że ta właśnie umiejętność pozwala jakby budować sieć, którą my nazywamy wioską, kiedy można ją nazwać też plemieniem, w której rozwija się dziecko. Nie? Czyli że to jest takie odkrycie mówiące na tym, że najpierw jest dorosły i rodzic, który tworzy pewną sytuację, nie wiem, powiedziałbym społeczną, i w niej rozwija się dziecko. Czyli i dziecko w pewien sposób, jakby w tym wioskowym klimacie, rozwija się samo. W sensie takim, że jeszcze do niedawna nie było koncepcji pedagogicznych. Rodzicielstwo jest dosyć późną koncepcją, jest późniejsza niż dzieciństwo jako koncepcja, jako konstrukt. Nie? Bo do tej pory po prostu dzieci wychowywały się przy swoich rodzicach. I że jest to nasze doświadczenie no, wpisane już jakby w nasze DNA, czyli że od kiedy tylko zaczęliśmy funkcjonować jako homo sapiens w pewnych grupach liczących, nie wiem, między 30, 50, nie wiem, do 100 może osób, no to po prostu dzieci wychowywały się w tej po prostu społecznej przestrzeni, dostrajając się do różnych dorosłych, którzy byli w tej przestrzeni i jeszcze do niedawna, można powiedzieć, o ile rola matki była dosyć jasna, bo wiadomo było, kto rodzi, natomiast rola ojca nie była jasna, czyli nie było jasne, kto, jak to się dzieje, że jakby pojawia się ciąża i pojawia się dziecko. W związku z tym nie było przywiązania do tego, kto jest ojcem, kto jest wujkiem, nie? Czyli że dzieci jakby rozwijały się w pewnej przestrzeni społecznej, ale też rozwijały się w pewnej przestrzeni, powiedziałbym, geograficznej. Czyli że wioska jest takim jakby pojęciem, które łączy ze sobą z jednej strony konkretną grupę społeczną, czyli różnych ludzi w różnym wieku, różnym stażu, różnego doświadczenia z bardzo konkretnym miejscem. Nie? Czyli że wioska to jest jakiś obszar ziemi, w której prędzej czy później dziecko jakby badało każdy kamień, każdą ścieżkę, każde źdźbło trawy. I w tej znaczy, i w tej przestrzeni była społeczność, która była dostosowana, dostrojona do tej konkretnej lokalizacji. Nie? I że to taki konstrukt, nie? On jakby obowiązywał jakby praktycznie na całym świecie do początków ery przemysłowej, czyli do połowy XIX wieku, a potem zaczęły się zmiany. Nie? Czyli gwałtowna industrializacja i urbanizacja zaczęły powodować, że te naturalne wspólnoty, naturalne wioski jakby zaczęły się zmieniać w potężne, często wielomilionowe miasta i to nasze wyposażenie, powiedziałbym, intuicyjno-genetyczno, tak jakby zaczęło trochę jakby nie wiedzieć, jak się w tym poruszać. I to, co moim zdaniem teraz obserwujemy, czyli jakby bardzo dużą ilość z jednej strony zaburzeń u młodzieży i u dzieci emocjonalnych, ale też bardzo duży trud rodzicielski jest właśnie w dużej mierze związany z tym, że z jednej strony nie mamy dostępu do tego tradycyjnego modelu wychowania, że tak w cudzysłowie to zrobię, a z drugiej strony w tej chwili jest tak wielka oferta koncepcji na wychowanie, że bardzo łatwo jest się w tym zgubić. Nie? W związku z tym to, co jest bardzo istotne w pedagogice gestalt, to powrót do takiego bardzo intuicyjnego, czyli bardzo ucieleśnionego kontaktu przede wszystkim z sobą i z tego miejsca budowanie kontaktu z innymi dorosłymi, którzy będą jakby mnie wspierać w tej roli rodzicielskiej, funkcji rodzicielskiej, bo to jest związane z takim trochę hasłem, który się często pojawia, że do wychowania dziecka potrzebna jest cała wioska. Nie? I tak naprawdę pedagogika gestalt skupia się na tym, jak we współczesnym świecie budować takie wioski. Wychodzicie poza system, odłączacie się, powracacie do intuicji, bo mnie się pedagogika kojarzy z systemem bardzo. Nie kojarzy mi się dobrze. O, może tak.
Jeszcze raz, że pedagogika gestalt kojarzy ci się z systemem. Nie pedagogika gestalt, pedagogika kojarzy mi się z systemem, z koncepcjami, z czymś odczłowieczonym po prostu, tak? Ale na przykład wracając do takiego bardzo źródłowego znaczenia słowa pedagogika, to jest w ogóle człowiek, który prowadzi do szkoły. A szkoła to jest czas wolny z greckiego. O, ciekawe. Tak, więc to jest bardzo ciekawe jakby źródło, że my po prostu nałożyliśmy ileś warstw znaczeń, koncepcji na to słowo, a jego źródło jest właśnie w prowadzeniu, czyli w byciu obok, do czasu wolnego, czyli można by było powiedzieć dalej do wolności, nie? Nie? Czyli my wracamy trochę, no to jest istotne, trochę wracamy, ale też powiem, jaka jest różnica. Wracamy do tego, co było przed erą przemysłową, nie? Że też jakby rozumienie skola jako czas wolny, to jest jakby starogreckie słowo, które jakby po prostu, no też było specyficzne, bo czas wolny miała bardzo wąska grupa mężczyzn, którzy mogli sobie w gajach poświęcać czas na to, żeby filozofować. Nie? Więc to też jest bardzo ciekawe, nie? Co się stało ze słowem szkoła, nie? Czyli jakby z takiego, powiedziałbym, przywileju i ekskluzywności stało się trochę bardziej jakby miejscem no, przymusu, nazwijmy to, nie? Pewnego obowiązku. Nie? Ale to wszystko jest, to jest 150 lat, nie? I że to jest jakby bardzo istotne. I dla mnie jest na przykład bardzo ciekawe, ostatnio rozmawiałem ze swoim ojcem, on jest rocznik 46, jak on mi zaczął opowiadać o tym jeszcze swoje wspomnienia z lat 50. z takiej wsi na Kujawach, no to ja zdałem sobie sprawę, że on opowiada mi o świecie, który bardziej mi przypomina czasy średniowiecza niż o świecie współczesnym. Nie, nie było prądu, jakby rytm był całkowicie nadawane przez porę roku, przez porę dnia, nie? I nagle nie było żadnych maszyn, nie? Że no i, czyli to jest pokolenie temu, nie? Czyli ode mnie, nie? Czyli że taki sposób funkcjonuje. I on właśnie bardzo dużo o tym opowiadał. Dzieci się wychowywały pomiędzy dorosłymi. I to jest jakby to stare. Nowe jest to właśnie koncepcja współrodzicielstwa, czyli ponieważ stara wioska była oparta na modelu tradycyjnym, czyli zazwyczaj patriarchalnym, czyli hierarchicznym. Czyli w skrócie, jakże się urodziłeś w jakimś piętrze tej wioski, to miałeś 95% szans, że w tym piętrze umrzesz. Nie? Czyli jakby w dużej mierze twoje życie było zdeterminowane przez to, w jakim miejscu drabiny społecznej się urodziłeś. I tam nie było możliwości negocjacji z tym, czy bardzo niewiele. Nie? Natomiast współrodzicielstwo, nie? Właśnie, czyli to jakby przyjęcie od tego świata modernistycznego, dla którym bardzo ważną było ja i indywidualizm, jest dialog pomiędzy, ucieleśniony dialog, pomiędzy osobami funkcji rodzicielskiej. Czyli, że nie ma tutaj hierarchii, nie ma tutaj też sztywnego podziału, co robi ojciec, co robi matka, co robi kobieta, co robi mężczyzna, co robi wujek, co robi ciocia, co robi starszy kuzyn, tak? Tylko jest to taka sieć, w której każdy z tych osób, jakby dzięki temu, że jest kim jest, jakby tworzy pewną możliwość dla dzieci, które się rozwijają w tej przestrzeni, bycia pewnego rodzaju wzorcem, ale pomiędzy uczestnikami tej sieci, dorosłymi, jest bardzo istotny dialog. Czyli jakby w pedagogikach gestalt jakby skupia się jakby na takich dwóch obszarach. Pierwszy to jest ucieleśnienie, czyli coś, co nas z powrotem wrzuca do bardziej takiej cielesnej, organicznej umiejętności bycia z sobą i z innymi ludźmi, a z drugiej... Ale też ucieleśnienia, bardzo głębokie ucieleśnienia emocji, wartości i uczuć. To odróżnia od koncepcji, nie? Kiedy my mówimy o wdzięczności, kiedy mówimy o szacunku, to jest często z głowy. Chodzi o taki bardzo głęboki trening ucieleśnienia szacunku, że ja naprawdę czuję szacun w ciele, nie? Tak głęboko, jakby
i wiem, że to jest to. I to jest taki spójny komunikat. To jest ucieleśniony dialog, że ten komunikat z ciała i z mentala jest spójny ze sobą. Nie? Tak, i to jest podstawą do takiego dialogu z innymi dorosłymi. Nie? Czyli, że to nie jest skupienie się na koncepcji, jak być powinno, tylko to jest cały czas skupienie się na tym, jak jest tu i teraz, co ja tu i teraz przeżywam w związku z tym, co widzę, co słyszę. Słuchajcie, ja bym was jeszcze chciała namówić, żebyście trochę bardziej może powiedzieli coś więcej o koncepcji ucieleśnienia. Ja wiem, że tutaj pośród nas jest część osób, które absolutnie już słyszą hasło i wiedzą, o co chodzi. Natomiast myślę sobie, że dla takiej osoby, która nie ma nic wspólnego, nie wiem, z psychoterapią, warsztatami rozwoju osobistego, to może być to no, dosyć tajemnicze słowo i co to znaczy dla mnie łopatologicznie być ucieleśnionym, nie? Czy moglibyście troszeczkę bardziej nadać temu ciała? No właśnie. Jak tu mówić o ucieleśnieniu, nie? To jest w ogóle takie pytanie. No. Bardzo podstawowy pierwszy przykład, kontakt z oddechem, nie? Jakby, że wnoszę, chociażby nawet sam fakt, że ja wnoszę swój oddech do relacji, to już jest ucieleśnienie i ucieleśnione pole, nie? I że ja mam kontakt z tym, że oddycham i gdzie oddycham, czy oddycham w relacji, nie? To jest pierwsze. Czy ja mam kontakt z ziemią, czy ja czuję swój ciężar, kiedy rozmawiam. Ja teraz cały czas mówiąc do was, równolegle, bardzo mocno czuję to, że moje pośladki dotykają fotela, że moje stopy dotykają spodu fotela, tak? Gestykuluję cały czas, jak mówię, sprawdzam swój oddech, nie? I to jest cały czas, to jest taka niesamowita uważność cały czas, co się dzieje w moim ciele, nie? Zaczęłam mówić szybciej, poczułam ciężar w klatce piersiowej, nie? Więc pozwalam sobie wypuścić do końca ten ciężar i zacząć mówić z powrotem, nie? To jest cały czas taka uważność na odczucia. Nawet już nie od razu nadawanie znaczeń emocjom, bo nie nadążylibyśmy, bo wewnątrz nas się ciągle dzieje proces ucieleśnienia. Więc uważność na odczucia, to jest takie podstawowe. Czy mam mrowienie, czy mam ciężar, nie? Nie usłyszałem. Nasz trening uważności jest szansą na to, żeby to w tobie wyrobić. Tak. Tak, tak. I nie, czyli że można to nazwać świadomością, można to nazwać uważnością, czyli bycie cały czas w relacji, świadomej, intencjonalnej relacji ze swoim ciałem. Nie? To znaczy, że, nie, że właśnie to jest podstawowym problemem szkoły ery przemysłowej, tak ją lubię nazywać, jest, można powiedzieć, odcieleśnienie. Nie? Czyli, że cały trening społeczny, zwłaszcza już współcześnie, jest wyrugowaniem cielesności w ogóle z życia. Nie? To, czyli, że, nie, że już nawet w przedszkolach jakby jest taki proces, w którym dzieci są ławkowane, dzieci jakby są jakby nie są w swobodnej zabawie, w skrócie. Podczas gdy podstawowy taki właśnie ten intuicyjny, wioskowo-podwórkowy trening społeczny polega na swobodnej zabawie. Czyli na takim, w którym dzieci cały czas są w kontakcie ze sobą. I teraz, kiedy my coraz mniej mamy takich doświadczeń, gdzie dzieci mogą się tego uczyć, za to w to miejsce wchodzi taka edukacja, która po pierwsze jest odcieleśniona, a po drugie jest skupiona na mentalności, po drugie jest całkowicie zaaranżowana i prowadzona przez dorosłych, czyli nie ma modelu, znaczy nie ma możliwości na swobodną zabawę, a z drugiej strony, po drugiej stronie jest ekranizacja, czyli że jakby jest dużo ekranów. Dzieci nie uczą się, czy my jako cywilizacja przestaliśmy się uczyć być w cielesności. Nie? I że kolejne pokolenia są coraz bardziej, jakby można powiedzieć, w coraz słabszej relacji ze swoją cielesnością. I na to możemy sobie nakładać różne jakby koncepcje, różne teorie terapeutyczne, pedagogiczne, filozoficzne, ale w ostateczności naszym korzeniem jest ciało. Jeżeli my nie mamy dostępu do ciała,
to my też w dużej mierze przestajemy wiedzieć, co komunikujemy, ponieważ dzieci głównie na nas patrzą, a nie nas słuchają. Czyli one bardziej też czują nas, nie rozkminiają tego na poziomie mentalnym, tego, co my mówimy, tylko po prostu sczytują naszą emocjonalność, naszą energetyczność z tego, co widzą. Nie? Więc bardziej nawet z tego, co czują, nie? Że one nawet mają ten taki zmysł bardzo mocno rozwinięty w ogóle właśnie odczuwania drugiego człowieka, takiej to znaczy pierwotnej empatii, nie? Jakby umiejętności dostajania się i odzwierciedlania. I po prostu jakby my, nie, że doszliśmy do takiego miejsca, bo ja też jako osoba, która od kilkunastu lat jakby pracuje w dużej mierze z dorosłą częścią szkół, wolnych szkół, no to po prostu jakby się okazuje, że podstawowe kłopoty jakby w tych miejscach są też na temat koncepcji, nie? Czyli podstawową jest, czym jest wolność. Nie? I że jakby w pewnym momencie jest bardzo dużo dyskusji, też jakby konfliktów, jakby nieporozumień na temat koncepcji, bo to nie jest ucieleśnione. Nie? Bo jakby jak ludzie zaczynają doświadczać ucieleśnienia i tak naprawdę po co są w tym miejscu, to nagle się okazuje, że zaczynają zupełnie inaczej się orientować. Więc ucieleśnienie jest powrotem do naszej, nie wiem, biologiczności, do naszej ziemskości, tak? Że to nie jest furwanie w chmurach, to nie jest kolonizacja Marsa, to jest bycie w tym, co jest. Jesteś... Czy to jakoś... Tak, tak. Jesteśmy... Jakoś rozjaśnia czy gmatwa? Zapytać uczestników, czy rozjaśnia czy gmatwa. No, ale jesteśmy już w jakiejś części tej ścieżki. Nie? Jesteśmy w takim trochę opowiadaniu o pedagogice gestalt. Ja, bo my rozmawialiśmy z Przemkiem przed webinarem i tak cały czas jakoś gdzieś zapadło mi w pamięć to, jak to odnieść do tego, co tu i teraz, do rodziców, którzy, tak jak ty, Przemek, powiedziałeś wtedy, że ponieważ jest już taki jakiś naturalny ruch, no sam ruch szkół wolnościowych jest pewnie tego obrazem, że zaczęło się jakieś poszukiwanie czegoś innego, że ten system pruski przestał być wystarczający i wręcz był zaczyna być nie do przyjęcia. No ale tak jak powiedziałeś, że opcje są takie, że albo szkoła demokratyczna za kupę pieniędzy, albo moloch na starych zasadach, albo co, albo edukacja domowa i włożenie w to jakoś bardzo dużo pracy. I tak jakby chciałam was zaprosić do tego, żebyście powiedzieli trochę więcej, co dla rodziców, jak rodzice mogą korzystać z tej waszej propozycji. No przede wszystkim my uczymy szukania tej sieci wsparcia rodzicielskiego właśnie w tym, co jest najbliżej nas. Nie? Że to nie jest o tym, że teraz nagle wszyscy musimy iść na edukację domową i po prostu szkoła jest B, bo zrobić jakiś bardzo duży, często bolesny ruch, na który z głowy być może nam się wydaje, że jesteśmy gotowi, a tak naprawdę nie. Tylko szukania tego w tu i teraz. Nie? Co ja mam? Rozejrzeć się najbliżej siebie. Nie? Gdzie ja mogę poszerzać swoją wioskę o innych współrodziców. No i ja podam taki przykład, że fundacja, którą prowadzę, mamy taką leśną bazę, 30 arów lasu w centrum Krakowa i do nas na spotkania takie właśnie wioskowe, współrodzicielskie, przychodzą w dużej mierze dzieciaki i rodzice z edukacji domowej, ale przychodzą po szkole po prostu spotykać się rodziny, które są w systemie. Ale szukają jakiegoś czegoś, co jest pomiędzy, nie? Że jakby w tym momencie nie są w stanie sobie jakby pozwolić na to, żeby przejść całkowicie na edukację domową, ale jest jakaś inna opcja, jest podwórko, jest plac zabaw. To rozglądanie się po tym, co jest w naszym środowisku, nawiązując do tego, co ty, Przemek, mówiłeś, nie? Na samym początku, że my jako homo sapiens byliśmy w stanie po prostu jakiś obszar geograficzny ogarnąć, nie? Więc w tym szukajmy. Bo jakby jest drugie jakby takie poważne jakby, dla mnie jakby kompetencja, na której się skupia pedagogika gestalt, to jest dostrojenie. Dostrojenie to jest sytuacja, w której dostrajam się do tego, co jest, nie? Że mam jakąś intencję właśnie i w tej intencji możemy się spotkać z innymi ludźmi, ponieważ dla większości z nas dbanie o dobro dziecka jest bardzo dużą wartością i wysoką wartością. Natomiast no właśnie doświadczenie cywilizacyjne jakby spowodowało, że my
jako ludzie, jako społeczność, z różnych powodów oddaliśmy jakby odpowiedzialność w dużej mierze instytucjom. I instytucje robią to po swojemu i okej, niech one to robią. Natomiast coraz mniej dzieciaków ma właśnie dostęp do czegoś, co jeszcze, w czym ja się wychowywałem, ja jestem 74 rocznik, czyli do podwórka, do sytuacji, w której ja nie nazwałbym, że to są bezpieczne miejsca, czy nie, ale jakby na tyle jednak bezpieczne, że większość z nas dawała sobie jakby radę. I co teraz jest możliwe, to właśnie kiedy zaczynają się pojawiać rodzice, którzy mówią, okej, ja chcę czegoś innego dla swojego jakby dziecka, ale nie stać mi, albo w moim, bo jestem z małej miejscowości, gdzie nie ma możliwości, żeby się pojawiła edukacja, znaczy szkoła demokratyczna, a nie za bardzo chcę iść w stronę edukacji domowej z różnych powodów, chociażby też u mnie na przykład jest tak, że Jaś, mój syn 7-letni, nie miał ochoty być sam w domu. I jakby z tego miejsca zaczynam szukać jakby sojuszników, którzy wcale nie, kiedy ich szukam kluczem koncepcyjnym, czyli na przykład ci, którzy są zainteresowani NVC albo ci, którzy są zainteresowani edukacją wolnościową, no to ja w moim mieście raczej bym nie znalazł jakby ludzi. Natomiast kiedy zaczynam iść właśnie takim kluczem, nie wiem, spotkajmy się, pojedźmy na rowery, spotkajmy się, zróbmy ognisko i to jest luźno rzucane propozycje i wokół tego zaczyna się tworzyć jakby grupa ludzi i tak u nas się jakby zaczęło i z tego powstała koncepcja w ogóle kooperatyw edukacyjnych, ale tak naprawdę rodzicielskich, że my w ten sposób spędzamy ze sobą czas wolny. I w tym nie ma klucza, w tym nie ma grafiku, nie? Próbowaliśmy, to w ogóle jakby nam nie wychodziło. Nie? Natomiast jakby nagle powstaje pewna ekipa ludzi, która ze sobą spędza, nie wiem, weekendy, ze sobą spędza część wakacji, ze sobą wspólnie organizują jakieś urodziny czy wydarzenia. I że to jest taki jakby odpowiednik jakby wcześniejszej wioski. Przy okazji naszych różnych poszukiwań okazało się, że 4,5 kilometra od naszego domu jest mała szkoła wiejska, która jest normalnie w systemie państwowym, jest publiczna i to jest też pewien paradoks. Szkoła, która oferuje klasy, w których jest, nie wiem, Jaś jest w klasie pierwszej, w której jest 6 osób, nie ma dzwonków. Klasa druga jest łączona z trzecią, wszystkie dzieciaki są jedną wielką trochę jakby społecznością i większość mieszkańców z tej wioski wysyła swoje dzieci do wielkich ponad 1000-osobowych szkół brodnickich, a ta szkoła mała wiejska ma problem z naborem. Nie? I że to przyjeżdżają teraz pojedyncze ludzie jakby z Brodnicy, żeby trochę ratować nabór, bo jeżeli będzie mniej niż 5 dzieciaków w klasie, to jej grozi zamknięcie. Nie? I że to jest tuż obok. Taka szkoła w dużym mieście kosztuje, nie wiem, jakby grube pieniądze. Tak? I okazuje się, że w ramach polskiego systemu, kiedy się do niego też podchodzi z dostrojeniem, czyli na przykład z taką świadomością, że polski system wymaga 50% frekwencji. I jeżeli jest mała szkoła, której też zależy na tym, żeby parę dzieci było więcej, to tam okazuje się, że nie ma problemu dogadać się, że Jaś jest 3, góra 4 dni w tygodniu, a czasami go nie będzie przez 2 tygodnie, ponieważ my wtedy wyjeżdżamy. Nie? I że... I to jest wypracowywane z panią, nie ma jakby w ogóle, nie rozmawiamy z jakby, nie wiem, z dyrekcją, która jest w ogóle też w innym jakby budynku, w innym jakby miejscowości. Nie? Czyli to pokazuje, że tych możliwości jest dużo więcej, kiedy naprawdę pozwala się, znaczy iść nie takim idealistyczną właśnie koncepcją, tylko naprawdę szukam, co wokół mnie jest najbardziej optymalnym rozwiązaniem dla mnie jako rodzica i też dla mojego dziecka. I to jest cały czas właśnie szukanie tego dostrojenia.
Nie? To nie jest tak, że ja znajdę idealne miejsce, nie? Czy to jest znowu jakby ten ruch odejścia od idealnego rodzica, idealnej sytuacji na rzecz wystarczająco dobrej. Nie? I że dla mnie dostrojenie, nie? To jest coś, co mi służy, że ja cały czas monitoruję sytuację, nie wiem, właśnie moich dzieci, które są w tym miejscu, na ile to jest przez nich jeszcze do przeżycia, a na ile nie. Czy ja mam jeszcze jakiekolwiek inne alternatywy? Nie? Ja cały czas, to jest pewien koszt, natomiast wolę ponosić ten koszt, czyli bycia cały czas w tu i teraz i dostrajaniu się do sytuacji, która jest, niż rzucenie się w jakąś sytuację i muszę w niej utknąć na przykład na rok, nie? Bo potem nie znajdę żadnego innego miejsca. Nie? Więc to jest właśnie taki model, w którym bardziej się poszukuje to, co jakby działa w mojej okolicy, a nie skupianiu się na albo na szukaniu idealnych rozwiązań, albo na tym, że muszę funkcjonować jakby w tym, czego nie chcę, ale nie ma niczego innego. To jest, okazuje się, że to bardzo często tak nie jest. Nie? A często w ogóle nawet tego nie szukamy i nie zastanawiamy się nad takimi właśnie pośrednimi rozwiązaniami, które często są duże, znaczy ja tego doświadczam jako bardzo duże uwolnienie, jako bardzo dużą przywilej. I to już jest jakiś model na rozwiązanie, tak? Ale wiesz, ostateczności to było to. Ja potrzebowałem pojechać do tej szkoły, nie? Czyli że właśnie to, zanim ja się tam jakby zapisał, nie? Że potrzebowałem ją poczuć, porozmawiać z jedną panią, porozmawiać z drugą panią. Tam wszędzie było jakby związane z ucieleśnianiem, z doświadczaniem, dostrajaniem się do tej sytuacji. I to jest moja praca. To jest moja praca jako rodzic. I też takim pozwoleniem usłyszę teraz tym, co mówisz, Przemek, że ty też dużo nie wiedziałeś, nie? Że jakby nie wiesz, czy tam będzie okej, nie? Jakby pozwolenie sobie też na to nie wiem, a nie wymyślenie teraz koncepcji, że to moje życie i życie mojego dziecka będzie wyglądało tak, tak, tak i tak. I ja idę zgodnie z planem realizowania tej koncepcji, nie? Wtedy my się dostajemy do wizji, do tego, co sobie wymyśliliśmy i zaplanowaliśmy, a nie do tego, co jest faktycznie w tu i teraz. To jest taki ruch, w którym głowa idzie pierwsza, a ciało zostaje z tyłu. Nie? I z tego się później bierze mnóstwo napięć i jakoś taka brak możliwości regulowania siebie emocjonalnie i całego w ogóle swojego systemu rodzinnego. Nie? Was słucham, to myślę o tym, że też trochę pod kątem tego warsztatu, który jest przed nami, że to są dla mnie w jakimś sensie takie dwie ścieżki pracy. Jedna, która dotyczy tego wewnętrznego procesu samoregulacji i zmiany różnych przekonań, a druga, która dotyczy tego, jak my wychodzimy do świata, w jaki sposób nawiązujemy relacje, po co sięgamy. Nie? Że to jest naprawdę taki bardzo szeroki proces, nie? Który dotyka też tego, co się w nas dzieje wewnętrznie. Tak. Dlatego jego podstawą i fundamentem jest ta praca z ucieleśnieniem, nie? Że wtedy właśnie zaczynamy bardziej czuć i oddychać i to nas prowadzi. Dla mnie organizm mój organizm jest moim fenomenem, nie? Że on mnie prowadzi. Ja mu mogę zaufać, nie? Że to jest właśnie budowanie zaufania do tego, że mój organizm mnie nie oszuka, nie? Tylko że potrzebuje też jakby... Nie? W naszej kulturze, no to trochę potrzebuje też jakby się do niego dostać, nie? Bo wielu z nas już jest w jakimś poziomie odcięcia od własnej cielesności, nie? Więc i to jest pewien wymiar pracy, tak? Czyli że żeby móc dotrzeć do tego intuicyjnego kawałka, tak go lubię nazywać, no to najpierw trzeba jakby się zmierzyć właśnie z tymi różnego rodzaju, nie wiem, blokami, różnego rodzaju napięciami, które są w nas utrwalone. W gestalcie byśmy ich nazwali utrwalonymi gestaltami, nie? Czyli pewnymi nawykowymi sposobami funkcjonowania bez sprawdzania, co jest możliwe tu i teraz. Nie? Czyli cały czas jakby w pewien sposób właśnie idę za koncepcją, którą bardzo często ciągnę od wczesnego dzieciństwa,
ja nie jestem w stanie jakby w związku z tym się dostrajać do tego, co jest. Nie? W związku z tym cały czas powielam ten model, którego nie chcę. I ten przykład o tej szkole, gdzie większość dzieciaków jakby z tej miejscowości ląduje w brudnickich, jakby dużych szkołach, dla mnie jest tego typu przykładem. Nie? Dla mnie to jest trochę niezrozumiałe, jak można nie korzystać z takiego przywileju, bo takich szkół wiejskich naprawdę nie jest dużo, ale po prostu tak jest. Nie? Że to jest jakby trochę powtarzanie, okej, większość ludzi wysyła tam, ponieważ jest trochę przekonanie, że ta szkoła, miejskie szkoły mają wyższy poziom. I się w ogóle nie sprawdza, że tam jest po prostu 30-osobowe klasy, że szkoły są głośne, są dzwonki, wszyscy są zmęczeni, sfrustrowani. Tak? Więc najpierw trzeba, i to jest właśnie dlatego skupienie się na osobie rodzica. To jest, nie, że on się potrzebuje ucieleśnić, zająć się sam sobą, odkryć się sam dla siebie, tak? Bo po pierwsze, to on jest modelem rozwojowym dla dziecka. Po drugie, dzięki temu, jeżeli jest ucieleśniony, to zaczyna odnajdywać rzeczy, które chwilę temu, kiedy patrzył przez głowę i przez koncepcję, w ogóle nie widział ich. A że funkcja rodzicielska jest biologiczna, organiczna, to ona po prostu jest. Jakby jej nie trzeba się uczyć. Bardziej to jest o takiej drodze do odblokowywania przekonań i napięć. Jak już jakby ciało jakby puści, jak wejdziemy w kontakt z miękkim ciałem, czy w relacji współrodzicielskiej, czy w relacji z dzieckiem, to jakby to się dzieje. Tam nie ma dużo przestrzeni na wymyślanie, nie? To czy ja dobrze rozumiem, że ten wasz projekt, który rozwijacie i który ma się u nas też wydarzyć jako chyba drugi, tak, drugi raz ten warsztat, to jest właśnie przede wszystkim trening ucieleśniania, czyli trening jakby dochodzenia i nauki, jak to zrobić i nie, dostrajania, możecie coś powiedzieć, tak. Że właśnie co dostaną uczestnicy na tym warsztacie. Bo mówimy o tym ucieleśnianiu, ja wiem, że to ma być. Tak, a to jest w ogóle ciekawe, bo nawet tutaj takie pytanie dostałyśmy, w jaki sposób dochodzi się do tego ucieleśnienia, nie? Da się tego przegadać, wyczytać z książek, to trzeba po prostu zrobić i tego trzeba doświadczyć, tak? Pod okiem kogoś, czyli was. Powiecie coś więcej? W takim treningu ucieleśniania będziemy sobie doświadczać różnych i prowadzonych jakby form medytacji w ruchu. Będę czerpać z wzorców rozwojowych i jakby trochę powracania w ogóle też takiej naszej dziecięcej cielesności, nie? I odblokowywania połączeń neuronalnych. No i jakby z mojego punktu widzenia takimi wspólnymi miejscami odcięcia jest miejsce odcięcia w pasie, czyli to takie ławkowanie, że my od 7 roku życia siedzimy w ławce i mamy schowany brzuch do tyłu, czyli ma odciętą dolną część ciała od górnej, czyli instynkt od afektów, od relacji. No a druga, no to już jest to odcięcie tutaj w okolicy szyi, nie? Gdzie już w pewnym momencie, nie wiem, z mojego doświadczenia osobistego w liceum, no to jakby tam już wchodziła tylko głowa, tam w ogóle miejsca na ciało, na uczucia w ogóle nie było żadnego, nie? I jakby wszyscy przeszliśmy tą drogę. Gdzieś, ile jest w szkole? 8 plus 5 lat podstawówki, 13 lat, tak? Nie licząc studiów. No to jest szmat czasu. No i to jest po prostu kwestia ćwiczeń, sekwencji ruchowych, które można sobie jakby zapodawać, żeby rozwijać to ucieleśnienie i dostajanie się do siebie, a przez to właśnie uważniejsze bycie w ciele i świadomość ciała i odczuć. No i kolejnym krokiem jest właśnie dostajanie się, czyli umiejętność bycia w kontakcie i szukanie w tym kontakcie z drugą osobą komfortu, ale z taką intencją pozostawania w kontakcie, pozostawania w relacji i uczenia się tego właśnie wchodzenia i wychodzenia. Ruchu do przodu, do tyłu, do góry i na dół, no i na prawo i na lewo. Nie, czy tak w skrócie, to jest, że my mamy właśnie pewną już sprawdzoną, przetestowaną sekwencję różnych, nie wiem, ćwiczeń czy pewnych propozycji,
które zaczynają się może od bardzo bezpiecznego kawałka, w którym bardziej jeszcze pracujemy głową, tak? A potem stopniowo idziemy coraz bardziej w stronę ciała. I potem kiedy mamy już bardziej rozwibrowane ciało, tak, zaczynamy doświadczać, znaczy proponować różnego rodzaju, nie wiem, ćwiczenia, propozycje w parach, w trójkach, bo to też potem my się też dostrajamy. W związku z tym, nie, że my mamy, można powiedzieć, bardzo konkretną propozycję na początek warsztatu, czyli na pierwszy kawałek, który jest integracyjny, i potem na drugi dzień, sobota, gdzie jest właśnie uczenie się tego bycia w ucieleśnieniu. Potem zaczynamy pokazywać, jak z tym można dalej pracować, nie? I że ten ostatni dzień, czyli jakby w naszym przypadku niedziela, jest też takim czymś, co nazywamy forum współrodzicielstwa, i tam jakby się pojawiają różnego rodzaju rzeczy, które, czy sprawy, które jakby są, że tak powiem, z pola, nie? Czy ktoś wnosi, ktoś chce się czymś zająć, nie? I że my po prostu jakby pokazujemy, jak poprzez ucieleśnienie możemy rozwiązywać pewne jakby konkretne, nie wiem, trudności, nie, czy wychowawcze, czy relacyjne. Nie? Czyli że to jest z jednej strony właśnie jakby nauka ucieleśnienia, bo to jest na tyle ciekawe, że właśnie, bo to jest dla mnie jakby najbardziej tajemnicze, ale to jest właśnie związane z tym, że my bazujemy na funkcji biologicznej, że jeżeli się otworzymy na to i wejdziemy w tą strukturę, to potem ta struktura bardzo szybko pokazuje, jak działa. I tego trochę trudno jest o tym opowiedzieć, bo to jest trochę magiczne i za każdym razem trochę daje inny jakby scenariusz w drugiej części. Natomiast no, to jest właśnie jakby związane z zaufaniem. Nie? Z zaufaniem, z tym, że wtedy głowy są takie bardziej odciążone, a okazuje się, że ciało wie, ciało potrafi, ciało jest aktywne i można powiedzieć, jest inteligentne, nie? I że ono znajduje zupełnie inne rozwiązania, niż znalazłaby głowa. Nie? I te rozwiązania są trochę tak jak organiczne, czyli są dużo, zazwyczaj dużo prostsze, dużo takie mniej wysiłkowe. Nie? Są, po prostu są. To jakby wracamy do tego, no i samo się robi. Pomyślałam sobie, że w pewnym sensie to najpierw się zajmiemy, z tego co mówicie, strojeniem instrumentu, a potem będziemy improwizować. Trochę tak. Tak, tak. Bardzo ładna metafora, dzięki. Bo też jest ciekawe właśnie, bo jak powiedziałaś o tym, Asia, o tej, żeby to też pokazać, czym jest funkcja rodzicielska, jak ona jest silna w naszym układzie nerwowym, że jak tylko dzieci wychodzą z tego momentu, który ja tam nazywam jakby gniazdowaniem, czyli kiedy mniej więcej około 3 roku życia dziecko zaczyna jakby iść do świata, no to jedną z pierwszych zabaw, które bez względu na kulturę, na czas, jakie dzieci się uczą, to bawią się w mamę i w tatę, w dom, w szkołę i tak dalej, i tak dalej. To jest już wtedy ćwiczenie funkcji rodzicielskiej. Nie? Czyli umiejętnie, można powiedzieć, że funkcja rodzicielska osadza się na empatii. Nie? Czyli że i potem dostrojenie jest czymś, co z kolei mógłbym nazwać, że jest tańcem, czy takim poruszaniem się pomiędzy moją autentycznością, w gestalcie trochę mógłbym nazwać to moją agresywnością, tak? Czyli moim jakby wyrażaniem siebie, a empatią, czyli takim widzeniem i czyjejś perspektywy. Tylko że to widzenie to jest bardziej czucie, tak? I dzieci już od najwcześniejszych lat jakby one się uczą i to jest jakby ten najważniejszy element tego naturalnego treningu społecznego. Nie? Czyli taki, jeżeli on nie był moderowany, to dzieci się głównie to bawiły w różny sposób. Nie? W związku z tym tam było bardzo dużo konfliktów. Nie? Tam było ciągle po prostu, nie wiem, kto pierwszy, kto drugi, czyja to jest zabawa. To jest cały czas próba jakby mierzenia się z tą funkcją rodzicielską.
Nie? I że no i to jest pewien paradoks, że stworzyliśmy sobie cywilizację, w której my jako całość praktycznie mamy coraz mniejszy dostęp do ćwiczenia się w takach, w takiej naturalnej, w takim naturalnym treningu społecznym. W związku z tym mamy coraz więcej jakby narzędzi komunikacyjnych, a coraz mniej komunikacji. Tak w skrócie. Dla mnie ciekawe też, co mówicie, bo mam wrażenie, że jest jakiś rodzaj rozróżnienia między funkcją rodzicielską a byciem rodzicem. Nie? W takim znaczeniu, że można być rodzicem biologicznym, można nim nie być, a i tak w tej funkcji być i z niej korzystać. Nie? I pomyślałam sobie, że to jest w ogóle, nie wiem jak tutaj dla rodziców, którzy są z nami, ale dla mnie to jest też jakieś takie poczucie ulgi, bo myślę sobie, że te ostatnie lata, gdzie właśnie rozwinęło się tak strasznie dużo koncepcji dotyczących wychowania, tego jak być tym rodzicem, jaki to ma wpływ na to, jak się dziecko rozwija, nie? Takie, to my się śmiejemy czasami tak psychoterapeutycznie, to zdanie, że wszystkiemu winna jest matka, nie? Że to generalnie robi jakiś taki rodzaj dużej odpowiedzialności też na tym, na rodzicu, nie? Jak naszemu dziecku się coś nie udaje, to czy to jest nasza wina, czy to nie jest nasza wina. A trochę jak was słucham, to mam wrażenie, że ta koncepcja, ten sposób bycia trochę tego rodzica może odbarczyć. W takim znaczeniu, że on może rozłożyć tą odpowiedzialność trochę też, nie? Czy trochę jej oddać. Nie wiem, jak to jest? To jest bardzo ważne, co mówisz, ponieważ po pierwsze, większość nauk społecznych powstała w trakcie ery przemysłowej. W związku z tym one już powstały w bardzo specyficznym momencie, nie? Czyli że one nie, jakby nie opisywały modelu, do którego my zapraszamy, czyli tego wioskowy. No i tam wiadomo, że wtedy jakby no to jest czas, w którym powstaje ta rodzina tak zwana nuklearna, tak? Czyli z wioskowej, wielopokoleniowej jakby rodziny nagle się robi po prostu mama i tata. Nie? Tata jest w pracy, a mama jest w domu. Jakby już tak bardzo stereotypowo. Nie? W związku z tym wiadomo, kto za co odpowiada. Nie? Już jest wina, już wiadomo, nie? Już Freud po prostu mówi, a to wszystko przez matkę. No bo ona przecież jest z tymi dzieciorami. Nie? I tylko, nie, jakby wtedy właśnie jakby znika całe jakby takie patrzenie, które jakby jest bardzo wygodne dla instytucji, nie, że właśnie jakby to jest moje rozumienie, że jakość młodego pokolenia jest związana z jakością sieci społecznej, którą my tworzymy. My dorośli. Kropka. Nie? Jeżeli ta sieć jest jaka jest, czyli jest zadaniowa, jest instrumentalna, jest odcieleśniona, w pewien sposób jest zdehumanizowana i to jest jakby większość dzieci ma dostęp tylko do takiego, można powiedzieć, takiego rodzaju socjalizacji, no to po pierwsze jakby i też ostateczności też jest właśnie tak, to jest bardzo sprytne, że większość problemów, które dzieci mają w związku z wychowywaniem się w takim, a nie innym społeczeństwie, spada na indywidualnych rodziców. To oni potem mają chodzić do psychologów, oni mają załatwiać te orzeczenia, oni mają załatwiać terapeutów, nie? I to nic nie zmienia, ponieważ one dalej są w tej zaburzonej, można powiedzieć, czy w bardzo specyficznej, bardzo nienaturalnej sieci społecznej. Nie? Dlatego to nie tędy droga. Nie? Droga jest właśnie w tym, żeby, znaczy to jest moje zdanie, tak? Żeby jakby świadomie współdzielić tą funkcję rodzicielską. I w związku z tym, jak my z Asią rozmawialiśmy chwilę temu, że bardzo ciekawym przykładem, czym jest funkcja rodzicielska, jak ona się rozkłada, są rodziny patchworkowe. Nie? Gdzie w pewnym momencie się okazuje, że z iluś dziadków, ileś, wiecie, nie? Że jakby to tak się robi zamieszane, a jednocześnie no, dorośli są dorośli. Nie? I że tam jakby niewiele osób w pewnym momencie jest w funkcji biologicznej, znaczy, czy w tej roli biologicznej, natomiast jest mnóstwo osób w funkcji.
Tak. I to jest takie właśnie, to jest o tym zwalnianiu z odpowiedzialności, nie? Jest ta świetny przykład, który znajomy mi opowiadał ze swojego doświadczenia w życiu. Egzamin ósmoklasisty, 2 rodziny patchworkowe i mama biologiczna dostaje telepy, bo już po prostu boi się, że po prostu zawali się świat i tak dalej, a jest ten ojczym, nie? Weź wyluzuj, nie? Co się tak przejmujesz? Ona po prostu inną perspektywę, z innego miejsca na to patrzy i w ich dostrojeniu pojawia się jakieś takie coś pomiędzy, nie? Z jego takiego weź wyluzuj i jej zaangażowania tak naprawdę, chęci, pojawia się coś, rozwiązanie, które jest jakimś takim złotym środkiem, nie? I jakby im więcej tych perspektyw, no tym jakby większa szansa na znalezienie tego złotego środka, tego idealnego rozwiązania, które jest dostępne w tu i teraz, nie? Czyli tu się pojawia ta potrzeba dialogu, nie? W rozumieniu, że każda perspektywa jest cenna i to fajnie, jak są różnice, tylko żeby różnice nie były konfliktem, potrzebujemy jakby uczyć się dialogu i to też jest wyjście właśnie z samotnego rodzicielstwa. Nie, że samotne rodzicielstwo jest, można powiedzieć, zupełnie, znaczy jest totalnie przeciążające, ponieważ my w swojej historii biologicznej, poza bardzo niezwykłymi wydarzeniami, nie mieliśmy takich doświadczeń. Nie, że zawsze były jakieś ręce. Nie, być może my nie lubiliśmy tych rąk, ale one były. Nie, i że to jest właśnie z powrotem, jakby powrót do tej, jakby tej biologiczności naszej. Ja mam też takie pytanie o perspektywę z kolei drugą, czyli perspektywę dziecka. Jak obserwujecie dzieci, które wzrastają w takich wioskach, w takim otoczeniu, to co one mają z kolei z tego? Znaczy ja widzę po swoich dzieciach, ale też tych dzieciach, które są wokół nas, że one są bardzo samodzielne. Jednocześnie, czyli są w wielu miejscach odważne, tak bym to nazwał, i jednocześnie wrażliwe na siebie i na innych. Nie? Czyli że ja bardzo lubię ja się obserwować, mojego syna, który bardzo lubi na przykład się wspinać na wiele różnych jakby przedmiotów, czy nie? I to jest, nie? I że ja widzę, jak on sam reguluje jakby tym, nie? Czyli że to jest dzieciak, który potrafi wejść w jakieś miejsce, ponieważ chce tam wejść i w pewnym momencie zdaje sobie sprawę, nie, to jest za wysoko. I on schodzi. Albo szuka, albo wtedy mnie przyzywa, żebym ja mu pomógł zejść, nie? Czyli że ma w sobie odwagę, on mówi, ja się boję, ale chcę wejść, ale potem jednocześnie też ma odwagę powiedzieć, boję się. Nie? Że widzę, że on potrafi się i bić, tak? I tam jak ktoś mu wejdzie w paradę, no to wbić, czy po prostu jakoś się zmagać z kimś, stawiać mu granice, a jednocześnie bardzo potrafi, nie wiem, popłakać się, powiedzieć, że on nie chce, że on się boi, nie? Czyli i on jest dla mnie zwyczajny, on nie ma jakichś, wiesz, znaczy oczywiście to jest moje dziecko, więc ja tam wiele rzeczy widzę, jakie jest w ogóle najlepszy, nie? Ale po prostu widzę go w pewnej zwyczajności, nie? Że on i ma kontakt ze złością, i ma kontakt ze smutkiem, i ma kontakt ze strachem, i potrafi się przytulić, i potrafi powiedzieć nie, odejdź, teraz nie chcę, wiesz, nie? Że dla mnie to jest bardziej, ja go postrzegam, że on jest pełnym spektrum, nie? I jak patrzę też na inne dzieci, które gdzieś wokół nas krążą, to one mają podobnie. To jest jakby też doświadczenie wielu dzieci z takich już ukorzenionych wolnych szkół, że te dzieci szybko stają się samodzielne i one potem też mają inny okres dojrzewania, nie? Że to jest zupełnie inny kawałek. Potem przede wszystkim to jest potężna inwestycja w okres nastoletni. Ponieważ te dzieci z tego, co ja widzę, przechodzą dużo szybciej, trochę gwałtowniej często, ale to się nie rozlewa na nie wiadomo jak dużo czasu. Nie? I one po tym okresie nie, tej adolescencji, która trwa tak naprawdę 2-3 lata,
one już funkcjonują jak młodzi dorośli. Oni są samodzielni, to są często dzieciaki, które już mają doświadczenia zarabiania pieniędzy, one mają doświadczenia samodzielnych wyjazdów zagranicznych, także one i w związku z tym nagle oni są funkcjonują tak jak na przykład mój ojciec czy mój teść, którzy w wieku lat 14, trochę zmuszeni, ale jakby wiesz, oni już funkcjonowali jak dorośli. Oni już byli zmuszeni trochę wyjechać ze swoich wsi i zająć się swoim życiem, tak? I to jeszcze właśnie, nie? Dwa pokolenia temu było niczym nadzwyczajnym. No, kto teraz pomyśli o 16 czy 17-latku, że on jest jakby młodym dorosłym? No, i to też tworzy nasza właśnie socjalizacja, która z jednej strony zabiera dzieciom dzieciństwo, bo je wsadza w pewną sztywność, a potem jakby utrzymuje w tym stanie trochę ni to dzieciństwa, ni to nie wiadomo czego, w tej chwili do 20 któregoś roku życia. To jest potężna zmiana, która się zadziała w Polsce w ciągu jednego pokolenia, czyli że okres uszkolnienia z takich mniej więcej 8, 10, góra 12 lat w ciągu jednego pokolenia jakby wzrósł do blisko 20 lat. Nie? Czyli większość dzieciaków idzie do przedszkoli, które są, zwłaszcza w dużych miastach, nastawione na dużą grupę i potem idziemy na studia. Nie? Czyli że w tym systemie jesteśmy, a jest coraz więcej dzieci, które jeszcze idą do żłobka. Znowu, jakby z różnych powodów, nie? Ale czyli że można powiedzieć, że od pierwszego roku życia do 25, czasami nawet 28 roku życia jakby podstawowym sposobem jakby funkcjonowania jest funkcjonowanie w instytucji. I to jakby tworzy zupełnie inną strukturę osobowości, która uniemożliwia tak naprawdę, jakby właśnie, i to jest znowu systemowy problem. Psychoterapia dla mnie nie odpowie, ponieważ ona nie zmienia tej społeczności. Ona zajmuje się jednostką, a nie zajmuje się kontekstem społecznym. Ponieważ jeżeli my wszyscy jesteśmy w tym kontekście społecznym, no to jeżeli będziemy pracować z jednostkami, no to jakby, no i to, co doświadczamy w gabinetach psychoterapeutów, nie obsłużymy wszystkich, nawet chociażby na tym poziomie. Czyli trochę z waszą też misja zasiewania tej idei, tak, że ktoś doświadczy tego, poczuje, że to przynosi mu dobre efekty, pójdzie dalej. Tworzycie te wioski, tak? Tworzycie kooperatywy. To z waszego doświadczenia to rośnie? Rośnie. Tylko to jest powolny też wzrost, nie? Bo no, też jednak cywilizacja no, też pędzi. Nie? I że teraz nie bardzo wiele rodzin po prostu no, już jest wrzuconych w pewną trudną sytuację, powiedziałbym cywilizacyjną, tak? No bo nie chcę być samodzielny, w związku z tym jakby kupuję dom na kredyt, nie? W związku z tym jakby to jest pewnym priorytetem, nie? A nie rozglądanie się po bokach, jak tu teraz jakby zabezpieczyć te podstawowe jakby potrzeby dziecka. Jest od tego instytucja, ja nawet będę miał na to kasę, żeby to była dobra instytucja i tak dalej, nie? Więc jakby czyli no to jest nisza. To jest jak tworzenie rezerwatów i może to jest straceńcza jakby misja, no ale no, taką wybraliśmy. No. Dlatego być może pasuje to, wiesz, nie? Określenie jakby, wiesz, pasja. Nie? Że ja wyrosłem z alternatywnych środowisk jakby i mieszkałem w Bieszczadach i byłem w teatrze alternatywnym i robiłem dużo alternatywnych rzeczy. Gestalt też jakby do tego jakby przynależał, nie? I po prostu no zdaję sobie sprawę, że to jest oferta dla ludzi, którzy jakby, no właśnie już zrobili ten krok, że czegoś szukają. Nie? Słuchajcie, to ja myślę sobie tak, że może to jest taki czas, kiedy możemy też oddać głos uczestnikom, bo być może chcecie o coś zapytać, o coś dopytać, czy w kwestii tego, co tutaj Przemek Zasią mówił, czy w kwestii tego, co się jeszcze może wydarzyć na warsztacie, który przed nami
Więc jeżeli chcecie, to zapraszam. Mamy jeszcze trochę czasu, możemy odblokować mikrofony i po prostu też porozmawiać, nie? Jak ktoś nie chce sam mówić, to może napisać i my powiemy za niego. Z chęcią. Widzę, że to chyba się Agnieszka łapkę podnosi. Że jest nas na tyle mało, że możemy to swobodnie. Tak. Tak, mogę coś chętnie dodam. Mam na imię Ola i zanim usłyszałam o gestalcie, usłyszałam o waldorskiej pedagogice i wiele z tego, co mówiłeś, Przemku i ty, Joasiu, bardzo odpowiada tej idei waldorskiej, której zresztą udało mi się ją wdrożyć i moje dzieci chodziły do przedszkoli waldorskiej, potem do szkoły waldorskiej częściowo, dwójka z trójki. Ale i ta swobodna zabawa, i wychowanie do wolności, i nieograniczanie dzieci w zabawie, nie przeintelektualizowane przedszkola, tylko dające właśnie swobodę i w roli towarzyszy, prowadzący te przedszkola, a nie nauczycieli i nie akademie przedszkolne. No, widzę to jasno, że są rezultaty, że to są dzieci, tak jak mówiłeś o swoim dziecku, że są to dzieci, które mają i dużo siły, i dużo odwagi, i swobody, i takiej też sił życiowych, że to nie zostało im odebrane. A ta bardzo wczesna edukacja na poziomie przedszkolnym, kiedy się czyni z przedszkoli akademię języków i czego tam jeszcze, to powoduje, że później już nie ma siły na wiele aktywności i na tą szkołę, która jednak jest dosyć długo trwa, o tym też mówiliście, i że wiele z młodych ludzi, takich widzę też wśród rówieśników moich dorosłych już synów, no gdzieś wysiada po drodze. To jest też te zmiany kierunków, zmiany uniwersytetów, brak decyzji, nieustanne próbowanie czegoś innego i czegoś innego, i próbowanie nie jest złe, tylko że w pewnym momencie jakby widać takie wyczerpanie, a to jest dopiero początek życia. No ale jest też to, co mówiliście, bardzo mnie jakoś tak wspiera i poczułam się też odciążona i też taka właśnie wsparta w tych moich poszukiwaniach alternatywnych szkół i alternatywnej edukacji, ale też w tym, co mówiliście o dostrajaniu, o sięganiu po to, co obok i tu i teraz, a nie według jakiejś koncepcji czy jakiegoś modelu, to chciałam się z wami podzielić taką refleksją, że to dotyczy też jakichś moich wyobrażeń czy koncepcji na temat, jak powinna wyglądać rodzina, jaki to jest ten model i tak dalej, i tak dalej. I jaki powinien być idealny ojciec, a jaka idealna matka. A może to w ogóle nie o to chodzi, tylko dobrze jest żyć w otoczeniu ludzi, którzy mogą w tej funkcji rodzicielskiej żyć z nami. Także dziękuję wam bardzo. Bo tak jak mówisz, to ja bym chciał jeszcze jakby dopowiedzieć jakby jedną ważną rzecz, że jak ja rozumiem siebie w funkcji rodzicielskiej, to ja też pozwalam sobie na autentyczność, to znaczy na bycie sobą. I to jest też bardzo cenne dla dzieci. Nie? Czyli że nie, wiele koncepcji trochę właśnie nas zaprasza, jacy powinniśmy być jako matka, jako ojciec. Nie? Kiedy jesteśmy w ucieleśnieniu, to po prostu jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. Czasami jesteśmy rozeźleni, czasami jesteśmy smutni, czasami nie. Tylko kiedy ja mam z tym kontakt, ja nie próbuję być jakiś, tylko mówię, taki jestem, tak mam. Dziecko przeżywa frustrację wielokrotnie. Tak? I to frustracją, jakby ja jest, nie, bo ja też jakby sprawdzam, jak dużą frustrację w danym momencie jest w stanie ponieść moje dziecko. Ja jestem w stanie tego słuchać i nie wiem,
zwłaszcza pewnie matki mają takie doświadczenia, że są w stanie po płaczu rozpoznać, co to, czy chodzi o mleko, czy chodzi o pieluszkę, czy chodzi w ogóle o zabawkę, czy o coś. Nie? I że my mamy te zdolności, tak, jeżeli my jesteśmy w dostrojeniu, w wyczuwaniu, na przykład właśnie w tym kontekście, jak dużo frustracji jest w stanie jakby w danym momencie znieść dziecko, ponieważ są takie sytuacje, kiedy ja jestem bardzo zmęczony, a moje dziecko nie jest w stanie znieść frustracji. I co ja wtedy robię? Ale czasami jest w stanie znieść frustrację i wtedy ja się mogę bardziej wycofać. Nie? I że to nie chodzi o to, żeby być jakiś, nie? Tylko chodzi o to, żeby, znaczy jakiś z koncepcji, nie? Tylko żeby naprawdę sobie pozwalać, no, być sobą. Nie? Tylko trochę lepiej kontenerować złość, nie? Że, natomiast też ją wyrażać. Złość jest bardzo potrzebna. Nie? Że to są na przykład, dlatego o tym mówię, bo nie? Że takie koncepcje związane bardziej, nie wiem, z wychowaniem czy tam komunikacją bez przemocy trochę sugerują, bo to niekoniecznie jest prawda, że nie wiem, złość jest taką emocją, którą lepiej nie wiem, nie pokazywać, nie wyrażać. Ja właśnie jakby a ona jest. Nie? Jakby chodzi o to, jak ją wyrażać, a nie czy nie, więc to jest, nie? I to kiedy ja jestem ucieleśniony, to się zupełnie naturalne staje dla mnie, że ją zupełnie inaczej wyrażam wobec mojej czcigodnej małżonki, a zupełnie inaczej wobec mojego 7-letniego syna i jeszcze inaczej wobec mojej 4-letniej córki. I to nie jest kwestia tego, że ja wymyślam to, tak? Tylko jakby jeżeli jestem ucieleśniony, ja się stykam z takim dzieckiem, to jestem trochę inaczej, jakby wyrażam to złość. Jak jestem z takim chłopakiem, który niejedną bójkę już z ojcem przeżył, to inaczej wyrażam tą złość. A kiedy rozmawiam z dorosłą kobietą, która potrafi po prostu jakby włożyć mi szpilki gorące w każde miejsce mojego, to też trochę inaczej wyrażam tą złość. Nie? To jest cały czas złość. Nie? Tylko moduluję ją jakby właśnie poprzez ucieleśnienie. Nie wymyślam jak, jaki komunikat odpowiedni i czy wszystkie wyrazy jakby nazwałem, tylko ja to czuję. Czasami przegnę. To wtedy po prostu widzę, że przegiąłem, wtedy mówię przepraszam. Naprawdę przepraszam, czuję ten smutek. I spotykam się z reakcją dziecka, które jakby się przestraszyło tego, że za głośno krzyknąłem. I ono się w dużo rzeczy wtedy uczy i ja też. Też mówię... Czyli to jest naprawdę uwalniające od myślenia właśnie, bo to wiele tego, że jestem złą matką, złą ojcem, jest ciągłym porównywaniem się z jakiegoś, my byśmy to nazwali introjektu, tak? Ale z jakiegoś wyobrażenia, jak być powinno. Nie? Jaki być powinienem. Słuchajcie, tutaj dotarło do nas takie pytanie. Jak ucieleśnienie gestalt ma się do leonowskiej pracy z ciałem? Czy to podobny rodzaj ćwiczeń, praktyk? Bo też mówiliście o tym, że macie konkretne ćwiczenia, które pomagają odzyskać jakby ciało, odzyskać połączenie, nie? Więc czy to jest jakoś podobne do bioenergetyki, czy nie? Częściowo korzystamy z leonowskiej praktyki, ale na pewno nie z tych kawałków o wyrażaniu, konkretnym wyrażaniu na przykład złości. Potem jakby Leon ma bardzo dużo tych propozycji o uwalnianiu emocji. Często uwalnianiu nie tych stu i teraz, tylko takich gdzieś zatrzymanych daleko, daleko, głęboko. Ja bardziej proponuję takie przepływowe doświadczenia, pozwalające na przykład uziemić, zintegrować, zasymilować jakieś doświadczenie, które wcześniej już odbycia w kontakcie. Nie? I jest, mam wrażenie, że jakbym miała nazwać miękką i twardą ścieżkę, to ta gestaltowska jest bardziej miękką ścieżką ucieleśnienia, ale ona skarpała. Może też tak, że my w ogóle mówimy bardziej o pedagogice, czyli jakby pewnym. Nie, a dla mnie jakby praca jakby leonowska jest bardziej terapeutyczna, nie? Czyli ona jakby trochę wraca do tego, z czym miałem do czynienia kiedyś i mnie jakoś ukształtowało, no, czyli wiesz, jakoś usztywniło, tak? Jednak pedagogika mówi, okej, jesteś jaki jesteś i czasami, tak jak z wieloma, nie? Warsztaty rozwojowe trochę pokazują, że jeżeli chcesz naprawdę jakby pójść dalej, to potrzebujesz zaczerpnąć
na przykład z głębszego doświadczenia, jakim jest na przykład jakby ćwiczenie lowenowskie, nie? Ale nie każdy, nie? Że to jest właśnie być może, nie wiem, czy to chodzi, wiesz, o głębokość, nie? Ale że bardziej dla mnie lowen jest bardziej terapeutyczny, nie? A my bardziej jesteśmy no, w pedagogice, w takiej jednak propozycji, nie wiem, rozwojowej. Ale też tam się można natknąć na jakby swoje jakby pewne ograniczenia i wtedy jest informacja, ok, no to być może jakby popracuj z tym mocniej, nie? To ja mam jeszcze takie pytanie, ponieważ ty, Asiu, mówiłaś o tych blokadach, które w pewnym sensie no, budują się na, też na poziomie fizjologicznym mięśni, prawda? Po tym ławkowaniu czy odcinaniu w ogóle możliwości czucia, nie? Tak jak pamiętam, to chyba mówiłaś o tym odcięciu w pasie, tak? I później szyja głowy. I po końcach szyi. Mhm. Ładnie, no więc ja sobie też wyobrażam, że to jest jakiś kawałek też takiej pracy i być może te ćwiczenia, o których mówicie, też to umożliwiają, które na poziomie fizjologicznym pozwalają na rozluźnienie tych napięć, na, nie wiem, przepływ w całym ciele. Jak to jest? Tak, to dokładnie to nazwałaś. I też są ukierunkowane na rozwibrowanie ciała, przywrócenie połączeń albo wyżłobienie w układzie nerwowych nowych połączeń, które nie miały okazji się w ogóle zadziać. Bo jeżeli dziecko na przykład bardzo mało się poruszało, niedużo poruszaliśmy na przestrzeni naszego rozwoju, to bardzo możliwe, że wielu połączeń neuronalnych w ogóle nie rozwinęliśmy. I te ćwiczenia, do których ja zapraszam, te doświadczenia i frazy ruchowe są o odbudowywaniu tych połączeń, a co za tym idzie, w ogóle czerpania przyjemności z bycia w kontakcie. Nie? Że on przestaje być jakimś, kontakt przestaje być wysiłkowy. Ale też w związku z tym, że my jako ludzie, szczególnie nas jakby w Polsce, nie byliśmy w ogóle wychowywani do kontaktu, tylko raczej do odcinania się od ciała, no to jest nieustanny trening i po prostu samo bycie w kontakcie jest męczące. Więc z jednej strony ćwiczenia, takie bardzo strukturalne, a z drugiej po prostu ciągłe dążenie do kontaktu, żeby się w tym ćwiczyć, żeby trenować bycie w kontakcie, w strojeniu. Po swojemu. Że jakby dążymy później do tej improwizacji, o której mówiłyście. Nie? Coś mi nie wiem, jakoś myślę. Z wami poranna gimnastyka może wyglądać trochę inaczej. Tak. A, już wiem. Dlatego też jest istotne, że to, co my, jakby, i to też jest trochę łączenie z jakby tym światem gestaltowskim, czy pewnym taką koncepcją pewnego treningu interpersonalnego. I to znowu się bardzo ciekawy sposób, nie? Czyli że kiedy pracujesz grupą, która robi różne rzeczy w podobnym czasie, ale w swobodzie, nie? Czyli że tworzysz pewne, jakby struktury są pewnymi, czy ćwiczenia są propozycjami, które się okazuje, że każdy robi je trochę po swojemu, nie? I że jakby to, jakby właśnie z tego tworzy się taki proces, ucieleśniony proces grupowy. Nie? Czyli że jakby zaczynamy korzystać też z tej właśnie funkcji empatii i neuronów lustrzanych, czyli że przez samo widzenie, jak mają inni, to naturalnie nam troszeczkę jest swobodniej, bo ktoś zrobi ruch, więc ja się poczuję, nie, bo zazwyczaj w grupie jest ktoś, kto ma łatwość, ktoś, kto jest z tyłu, nie? I że no, to jest trochę po naszej stronie właśnie trenerów, robić tą sytuację grupową, na tyle optymalną, żeby i ten, który ma dużą łatwość, i ten, który ma dużą trudność, z tego korzystał, nie? I właśnie no, to jest doświadczenie jakby bycia w dobrej grupie, nie? I to jest trochę po naszej stronie, jak zarządzać tym procesem, żeby on był bezpieczny, ale dzięki temu właśnie, że każdy jest innym ciałem i trochę ma inne spektrum ruchu, nie? No to znowu, to odważa do różnych rzeczy, do różnych eksperymentów, nie? Czyli że w trakcie takiego warsztatu my tworzymy przestrzeń do dziesiątek małych eksperymentów, nie? Które już są w pewnym momencie całkowicie nawet, może nie tyle poza naszą kontrolą, znaczy, bo są poza naszą, ale że nie są już to, zróbcie to, tylko po prostu ktoś już odkrywa swój ruch i wchodzi jakby z kimś w jakieś doświadczenie, które nie jest
naszą propozycją, tylko jest jego odkryciem po prostu. Nie? I to jest jakby, to jest to, dlaczego jest takie ważne też robić to w grupie. Nie? I że my mamy na to pomysł właśnie, jak zrobić, żeby ten, żeby no, każdy mógł z tego skorzystać, nie? Że to jest po naszej stronie, nie? Ale ile skorzystasz, to też znowu jest po twojej stronie, po stronie uczestnika. Nie? Natomiast nasze doświadczenie jest takie, że, nie? Że im bardziej jestem w ciele i pozwalam sobie za nim podążyć, tym okazuje się, że robię rzeczy, których 3 godziny wcześniej w ogóle bym powiedział no way, nigdy tego nie zrobię. Okej, okay, proszę. No i jak ja mu to powiem, że masz to zrobić, to on tego nie zrobi. Nie? Bo on w głowie ma no way, tak? Ale jakby wiesz, przejdziesz przez pewien proces, jakby poczujesz się swobodnie i bezpiecznie, to nagle się okazuje, że ciało to robi. Że ty tego nie robisz, to mówisz, ojej, co się dzieje w ogóle? Jakby jestem w czymś nowym. Tak, jesteś w czymś nowym. Słuchajcie, tutaj mamy jeszcze jedno pytanie. Czy wy byście komuś odradzali udział bądź zalecali odroczenie tego udziału w czasie ze względu na przykład na stan zdrowia albo ze względu na jakieś inne sytuacje? Myślę, że standardowo no, wszystkie takie jakby, no nie wiem, no ciężkie, nie wiem, jakby ciężka depresja, czy nie wiem, stany psychotyczne, tak, no to takie, nie, czyli wszystko, co jest przeciwwskazaniem do, nie wiem, warsztatów rozwojowych, tak, nie, bo, no. Ale na pewno takie choroby fizyczne, kontuzje jakby nie są przeszkodą, bo to też jest uczenie się bycia w swoim ciele z tą trudnością i w grupie z tą trudnością. I to jakby te ćwiczenia nie są w ogóle wysiłkowe, one są bardziej, bazują na takim bardzo organicznym ruchu połączeń w ciele. Na zasadzie jak jedno jest, miejsce jest chore, to drugie je uzdrawia, nie? To, które jest w dobrej kondycji. Jak wioska, nie? Tak, jak wioska. I tylko wewnętrzna. Więc trochę teraz poprowadziło mnie to w stronę, że faktycznie to nasze wewnętrzne zintegrowanie i połączenie w ciele może być odzwierciedlone w rzeczywistości naszą wioską, nie? Że jakby kondycja naszego, tego co jest w nas, jest tym, co dostajemy ze świata, nie? Z odpowiedzią. No dobrze, zbieramy się czasem do końca zaplanowanego czasu. Ja mam taką myśl, czy w was jest coś, Asia, Przemek, coś takiego, o co tutaj nie padło i co jeszcze chcielibyście, żeby wybrzmiało? Znaczy dla mnie jakby to jest właśnie istotne, żeby powiedzieć, że jakby ten warsztat jest zaproszeniem trochę do samej jakby pewnego rodzaju metodologii pracy ze sobą i potem przekładania to w swoich rodzinach, ale też, że jest jednocześnie takim możliwością stworzenia chociażby jakiejś podstawowej relacji czy jakiegoś trójki, czwórki osób, które są zalążkiem takiej wiązki więzi w danym miejscu. Nie? Czyli że jednocześnie jakby jest ten wymiar, powiedziałbym, bardziej indywidualny, który mogę sobie wziąć do domu, ale też, że nie, to doświadczenie i bycie jakby w tej grupie i poczucia, że mogę z tego korzystać od ludzi, których jeszcze chwilę temu nie znałem, jakby może wyjść kawałek dalej. Nie? Czyli że to nie jest tylko taki kawałek, okej, okay, to jest warsztat i ty się tego uczysz i tylko to przenosisz w swoje życie, ale jednocześnie tak, może się podzielić ten wymiar, że tu i teraz w tej grupie zacznie się, jakby powstanie zalążek takiej wioski więzi i już będzie łatwiej, bo już tym ludziom jakby już mają tą komunikację na poziomie cielesnym. Nie? Więc dlatego no, dlatego to tak, to też jest taki dodatkowy bonus. Ja jeszcze bym zapytała, bo ta funkcja rodzicielska, mówimy cały czas o dzieciach, czy to jest skierowane tylko dla rodziców dzieci, bo też w opisie i w tym jak ja was rozumiem, to że to ta funkcja rodzicielstwa jest naprawdę
szeroko pojęta. To jest, może być opiekowanie się kimś starszym, tak, kimś chorym, że tak naprawdę to ucieleśnienie daje w ogóle świetną bazę do bycia w relacji. Tak, to prawda. Tak. Też, tak, ale też bywa przecież tak w naszym życiu, że wobec innych współrodziców jesteśmy w funkcji rodzicielskiej, wobec innych dorosłych, bo różne sytuacje się pojawiają w życiu, więc to jest naprawdę do wykorzystania w każdym kontekście, nie? Naprawdę szeroki możliwy. My mamy teraz też, jakby chwilę temu mieliśmy doświadczenie jakby pracy ze społecznością dorosłych ludzi z Wolnej Szkoły Dzikiej, z Tychów, gdzie właśnie było sprawdzanie, tak, czy połączenie rodziców i kadry, tak jak zadziała, i bardzo dobrze zadziałało, nie? Czyli że właśnie to uwspólnienie, ale idące od ucieleśnienia, jakby powoduje, że jakby różnice, które były na początku, by się wydawało prawie nie do przejścia, nagle po prostu one się rozpłynęły, nie? W związku z tym, no to jest... Znaczy, no można powiedzieć, że głównym jakby odbiorcą jest jakby rodzic, ale rozumiany bardzo szeroko, bo tak naprawdę to jest każdy dorosły w funkcji rodzicielskiej, który jakoś chce lepiej jakby dbać o siebie w relacjach, nie? Bo w relacji my jesteśmy ciągle na przemian, nie? Że w partnerskich, nie? Że właśnie to jest wyjście z tego hierarchicznego, że jest rodzic i jest dziecko, nie? Albo jest ojciec, który tam zawsze jest ten na samej szczycie, i potem jest kobieta i dziecko, nie? Że tutaj jakby, wiesz, to współrodzicielstwo polega na tym, że my ciągle dla siebie jakby w relacji, to dobrej relacji właśnie tej partnerskiej, jesteśmy też, wchodzimy w tą funkcję rodzicielską, bo jak ktoś jest zmęczony i mówi, no i teraz jest pytanie, co robi, nie? Czy to ty nie możesz odpocząć, czy jakoś jakby o to dbamy, nie? Że my uruchamiamy ten dialog taki, nie? I że to jest, wiesz, nie? Że to, okej, okay, no my najbardziej to się, jakby można powiedzieć, to widać jakby w tym kawałku dziecięcym, ale tak naprawdę to znowu chodzi o polepszanie jakości więzi, znaczy czy relacji społecznych. Że to jest, można powiedzieć, ten najszerszy kontekst i tak naprawdę najważniejszy. Słuchajcie, ponieważ kończy nam się czas, to ja bym chciała zamknąć to nasze spotkanie wypowiedzią jednej z uczestniczek. Ja sobie pozwolę przeczytać, bo ona trochę jest dłuższa. I jednocześnie myślę, że jest piękną klamrą, bo jest jakimś rodzajem świadectwa chyba dla tego, co wy robicie przede wszystkim. No to pozwolę sobie przeczytać, dobra? Chciałabym dorzucić. Bycie częścią wioski stwarza dla mnie bezpieczne warunki do rozwoju rodzica, partnera, dziecka, do ćwiczenia bycia w relacji i komunikacji z drugim człowiekiem, ale również u spojrzeniu na swoją prawdę i autentyczność. Tego rodzicielstwa możemy doświadczyć na wiele różnych sposobów. Te relacje żyją na wielu poziomach, nie tylko rodzic-dziecko. Dzięki temu zarówno my, dorośli, jak i dzieci, mamy możliwość doświadczenia prawdziwości życia i relacji. Widzę, że wzrastają z tego osobowości, które są świadome siebie, swoich możliwości, mają odwagę iść w świat w swojej prawdzie. Doświadczenie wielu życiowych sytuacji z Asią i Przemkiem oraz pozostałymi członkami naszej rodziny pozwoliło mi na swobodniejsze poszukiwanie balansu w mojej codzienności jako człowiek i jako rodzic. No ja mam ciary. Jak... Ja mam ciary i poruszenie, bo wiem, kto to napisał. No to zdaje się, że to jest o waszej pięknej pracy po prostu, nie? Tak, ale to jest. Zapraszamy Was serdecznie wszystkich do udziału w warsztacie, bo zdaje się, że to będzie o znacznie czymś więcej niż tylko rodzicielstwie w takim ujęciu, jakie znamy potocznie. Warsztat w pierwszy weekend marca? Tak. Sprawdziłam. Nie, pierwszy weekend wiosny. Nie, to jest 24-25 chyba, tak? Ach, pomyliło mi się. Tak. 22-24 marca. A, okej, okay, no. Ale to cudownie, to jeszcze będziemy topić marzanne. Tak. Wspólnie. Tak, wspólnie, no jak wioska to wioska, nie? Okej. Okay.
Bardzo dziękujemy, zapraszamy, też zapraszamy oczywiście do, nie wiem, jakichś jakby kontaktów, też nie, jakby była jakaś gdzieś potrzeba konsultacji czy wsparcia, nie, bo jakby wie, nie, że i ja, i Asia też robimy takie rzeczy, nie, że ten warsztat jest takim trochę zebraniem jakby naszych jakby wielu różnych doświadczeń z wielu różnych pieców, nie, i jesteśmy też otwarci na różne propozycje. Więc bardzo dziękuję i do zobaczenia. Ja mi życzę.